do tenisa podobno namówił pana ojciec, wcześniej pan wolał piłkę nożną. Jakie cechy tego sportu przekonały pana jednak, żeby wybrać tenis? Znaczy ja zawsze lubiłem piłkę nożną, ale tenis jest cudowny, no jest cudowną grą i kiedy nauczyłem się już odbijać, no to oczywiście pokochałem tenis. Ja przychodziłem do domu z rozbitym kolanem, nosem, ktoś mnie kopnął, zawsze grałem ze starszymi chłopakami, także tenis nie miał takiej, nie było takiej urazowości, jednak siatka dzieli przeciwnika i ojciec praktycznie do tego podszedł, powiedział koniec piłką nożną, gramy w tenisa. Podczas jednego z meczów z Biernym Borgiem sędzia pomylił się na pana korzyść. Wtedy pan zgłosił ten błąd sędziemu i mecz zakończył się niestety pana przegraną. Co pan wtedy czuł po tym meczu? No to były piłki meczowe, więc miałbym kolejny turniej. Zamiast tych 15 wygranych miałbym 16. Wygrałem turniej w Dubaju, odebrali punkty ATP, bo na stadze się źle zachowywała, także miałbym 17. No tak się pamięta. Z drugiej strony, kiedy widzę Bierna kilka razy w roku, to podchodzi zawsze do mnie. Ja pamiętam Kolonię, pamiętam, gdy miałeś wygrany mecz, mogłeś podać mi rękę, a oddałeś mi piłkę, no i w końcu wygrałem. Także wydaje mi się, że to jest ważniejsze niż kolejny wygrany turniej. Właśnie ten sam Biern stwierdził, że prezentuje pan tenis intelektualny. Czym jest ten tenis intelektualny? Podobny właśnie do Santoro, czyli szybka praca nóg i technika, repertuar, jakieś nietypowe zagrania, urozmaicona technika. No i moim idolem był Ken Roswell, Australijczyk, Adriano Panatta, czyli taki tenis bardzo klasyczny, tradycyjny. Jedną ręką oczywiście, ale Santoro podobnie gra, ale dwoma rękoma, z tym, że mój tenis był bardziej ofensywny, jednak moim najlepszym uderzeniem był volley i ja lubiłem atakować i grać przy siatce. Kibicuje pan podobno Agnieszce Radwańskiej, tak? Nie. I stwierdził pan w jednym z wywiadów, że ma ona wszystkie cechy, by stać się jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, jednak póki co tak się nie dzieje. Gdzie jest właśnie ten problem, że jednak jeszcze jej brakuje do tego szczytu? Agnieszka jest niezmiernie utalentowana, tak ją mierzę obok Kim Clijsters, Justine, obok tych tenisistek. Natomiast no, powinna jeszcze więcej walczyć, jeszcze więcej, dać siebie naprawdę więcej. W tenisie trzeba trochę przegrać, aby coś wygrać. Nie wszystkie piłki się wygrywa, a ostatnio i podobnie w parę lat temu też, no, wydaje się, że ona nie zawsze walczy tak na 100%, że czasami jakieś takie humorki, czasami coś jej nie odpowiada i Agnieszka, właśnie Karolina Woźniacka powinna być przykładem, którą też traktuję jak Polkę, no bo jest tu prezentował Polką tylko z duńskim paszportem, że można bardzo daleko dojść, nawet prowadzić w rankingu WTA kobiecym właśnie profesjonalizmem, ciężką pracą, takim poświęceniem totalnym. A Agnieszka jeszcze nie jest aż tak profesjonalna i mam nadzieję, że właśnie ten podpisany kontrakt z tą agencją menedżerską Lagardera i właśnie przykład Karoliny, czy takiego Fabrisa Santoro, który grał też cudownie, też był czarodziejem kortów, tak jak Agnieszka, technicznie, też świetnie biega, podobnie jest to znowu do Agnieszki, ale on walczył. On był znany z tego, że do ostatniej piłki zawsze z siebie wszystko dawał. Także tego życzę Agnieszce. I Agnieszka Radwańska spopularyzowała trochę tenis w Polsce. Czy pana zdaniem Fürsterberg i Matkowski tak samo mogą jeszcze bardziej przyczynić się do spopularyzowania na przykład wśród najmłodszych tej dyscypliny sportu? Tak, są popularną parą, odnoszą sukcesy, podobnie Łukasz Kubot. Agnieszka przede wszystkim, bo jednak Agnieszka jest jedną z najlepszych tenisistek świata. Podobnie jak Robert Kubica czy Adam Małysz, ona w tej dyscyplinie bardzo pomaga. I tym bardziej ja zawsze chciałem, żeby ona troszkę była bardziej na korcie, miała więcej ekspresji, czasami się uśmiechnęła, czasami coś. Ona jest taka bardzo zimna na korcie. Poza kortem szczebiotka, a na korcie jest bardzo zimna, taka wyrachowana. I na koniec, czy mógłbym pana prosić o pozdrowienie naszych fanów na Facebooku Siemens AGD Tennis Cup? Pozdrowienia Siemens Cup z warszawianki, obok Fabrice Santoro, Marcina Matkowskiego i Mariusza Fürstenberga, Wojciech Fibak. Pozdrawiam wszystkich tenisistów i nie tylko.